No i cóż, to już jest koniec. Licz upadło. A my jesteśmy ostatnim członkiem oddziału Noble Team, który jeszcze żyje, ale już niedługo. Bo to jest miejsce i czas, kiedy niestety Noble Six polegnie. Ale przynajmniej niedaleko tej góry, która swoją drogą nazywa się Górą Turret. I z węgierskiego, jakby to przetłumaczyć, to jest Góra Pęknięta, co bardzo dobrej nazwa na tą górę, ponieważ w środku ma dosyć spore pęknięcie. Ale no, dobre miejsce, żeby umrzeć. Bardzo ładny widok. Pomijając te wszystkie Banshee i fantomy Covenant, ale no, szkoda. Ale powiem tak, bardzo dobrze mi się grało. Bardzo przyjemnie i jeszcze żałuję, że tak długo mi to zajęło, żeby za to się zabrać. Ale swoją drogą, tu jest 13 randomowych Spartan poległych. Tu jest na przykład jeden i ich jest 13. Tu jest na przykład drugi. Oni zawsze mają randomowy pancerz, tak po prostu wybierany, randomizowany. A jak Noble Six polegnie, to będzie 14, co też jest odniesieniem do numeru 7, który Bungie bardzo uwielbia, czyli 14 na 2 to jest 7 i oni uwielbiają wracać do tego numeru i różne odniesienia robić, żeby to się zgadzało. I to też częściowo mogą to być właśnie Spartanie z oddziałów Red, chyba ta Red, Gauntlet i jeszcze jakiś tam był, bo oni zostali wysłani i zaginął z nimi kontakt, więc to mogą właśnie być oni. Ale no szkoda, gra była dosyć kontrowersyjny temat, ponieważ wiadomo było od 10 lat, że Reach polegnie, że Reach poległo. A mimo to Bungie zrobiło o tym grę, że jako... To było dosyć ciekawe, że zaczyna się grać, wiedząc już jaka będzie końcówka. Nie wiem, dla mnie to no dosyć kontrowersyjne, no bo większość gier ogrywa się po to, żeby zobaczyć, dowiedzieć się co będzie, jak się skończy. A tutaj już wiedzieliśmy od nie z leaków, tylko po prostu od bardzo wielu lat, ponieważ wyszła z premierą gry Combat Evolved, wyszła książka Fall of Reach, która bardzo opisywała, jak Reach poległo. Ale nie wiem, dla mnie bardzo dobrze im to się udało. Są plusy, minusy, ale ogólnie bardzo mi się podobało i przyjemnie mi się w to grało. Nie tylko teraz, ale zawsze. Muzyka jest zawsze piękna, tak jak tutaj na samym początku poziomu. Jedna z moich takich ulubionych nut. Jest taka smutna, sentymentalna i trochę melancholijna, która bardzo tutaj pasuje, ale no to jest mistrz Marty O'Donnell, któremu bardzo to się udało. Do każdej gry na Halo, nad którą pracował. I to jest swoją drogą poziom, który będzie trwał tak długo, jak wytrwamy tutaj, ale nie ma szans jego przeżyć i wygrać, ponieważ to jest okej, ale to jest ten moment, w którym Noble Six musi zginąć. To jest smutne, ponieważ to było bardzo ciekawe, jakby przeżył. To jest bardzo dobry Spartan, ale tak też stał się jednym z ulubionych bohaterów Halo, ponieważ grało się nim, ale i to też przede wszystkim dlatego, ale zobaczyć, co by się stało, jakby z Master Chiefem się spotkali i taką współpracę, ale no, no trudno, nie udało się przeżyć, ale Noble Six był tylko jednym z 300 innych Spartan, którzy walczyli na Reach i robili wszystko, żeby ludzkość nie przegrała, ale przynajmniej Noble Six zrobił to, co swoje zadanie, czyli dostarczył Cortanę na Pillar of Autumn i to było tyle.
więcej już nie musiał zrobić. Ale to jest też super, to mi się bardzo podoba w tej misji, że im bardziej... że im bardziej dostajemy, tym bardziej wizja jest uszkodzona. Można by troszkę tutaj się kłócić, ponieważ kanonicznie jest powiedziane, że wizjer wcale nie jest wizjerem, tylko jakby w hełmie ma się kilka kamerek i tym się widzi, więc wizjer jest zupełnie niepraktyczny ani nieprzydatny do niczego, bo widzi się przez kamerki, ale tak jak tutaj jest pokazane, wizjer coraz bardziej pęka, więc wizjer czy kamerki? Ale no, no dobra, żeby nie przedłużać. Ale no, nie no, jeszcze tylko powiem tak, warto było dla mnie, bo grało mi się niesamowicie dobrze, ale też dużo więcej czasu spędziłam na tym, żeby obrabiać, odrabiać napisy, cała ta obróbka, to bardzo dużo czasu zajęło, ale moim zdaniem było warto, ponieważ to jest Halo, czyli coś, co jest dla mnie bardzo ważne. Prawie zawsze, no po prawie 20 lat. I dla wielu gier bym tego nie zrobiła, ale dla Halo zdecydowanie tak. I, bo to jest coś, co ja uwielbiam i jeśli jest jakaś szansa, może komuś to też się spodoba, zachęci, to dla mnie to jest warte. Dlatego mam nadzieję, że wam też się to dobrze oglądało, tak jak mi się grało. Dlatego, no cóż, ja tu raczej polegnę, ponieważ tu już wszystko mnie otoczyło. It didn't take long for Reach to fall. Our enemy was ruthless, efficient, but they weren't nearly fast enough. For you had already passed the torch. And because of you, we found Halo, unlocked its secrets, shattered our enemy's resolve. Our victory, your victory, was so close. I wish you could have lived to see it. But you belong to Reach. Your body, your armor, all burned and turned to glass. Everything. Except your courage. That you gave to us. And with it, we can rebuild. Cortana, all I need to know is, did we lose them? I think we both know the answer to that.
No cóż, Halo Reach dobiegło końca. Trochę szkoda, ale cieszę się, że kontynuuję ten maraton, bo bardzo lubię wracać do tych gier, do tego całego uniwersum. Nie wiem, Halo bardzo łatwo się kocha. To jest tak powiedziane, ale to jest naprawdę uniwersum, które dla mnie ciężko nie kochać. I tak wiem, to jest częściowo nostalgia, bo siedzę w tym od prawie 20 lat. Ale nie wiem, po prostu jest coś takiego magicznego, które zawsze przyciąga i trzyma. Może dlatego, że jest mroczne i przez to też bardzo realistyczne, bo tak, to jest gra science fiction, uniwersum science fiction, które jest osadzone 500 lat do przodu, ale jest bardzo realistyczne, bo jest mroczne, a w życiu nie ma samych takich fajnych momentów, gdzie wszystko idzie dobrze, tylko jest właśnie więcej odwrotnych sytuacji. Tak jak tutaj, bo tak, Halo ma może różowe bronie, które strzelają różowymi kryształkami i są bardzo kolorowe, ale same uniwersum jest w większości smutne, tragiczne i dosyć mroczne. I to też ma na pewno duży wpływ na to, że tak bardzo je lubię. No ale cóż, tak jak już powiedziałam, Halo bardzo łatwo się kocha. Ale dziękuję Wam bardzo za uwagę, bo to jest dla mnie niesamowicie ważna seria, więc po prostu zależy mi na tym, żeby zrobić to dobrze. Ogrywam dużo gier, ale to jest dla mnie zdecydowanie najważniejsza seria, więc starałam się i tak cała ta obróbka, to wszystko zajęło dużo godzin i zajmie jeszcze więcej, ponieważ wiele gier przed nami z serii Halo, jako że to jest maraton, ale warto. Dlatego mam nadzieję, że Wam to się spodoba i też przyjemnie Wam to się oglądało i tak samo jak mi się grało. Naprawdę się cieszę, że to robię, bo bardzo przyjemnie to się gra. Dlatego są plusy i minusy tutaj. Jako tematyka, tak jak już wspomniałam, kontrowersyjna, ale bardzo dobrze wyegzekwowana. Fajnie. Dla mnie gra mogłaby być dłuższa, ponieważ było tylko kilka momentów. Często misje były oddalone od siebie około tydzień, kilka dni. Już sama ta końcówka to były co kilka dni najczęściej, nie? Co jeden na drugi dzień czy coś, ale dużo się jednak nie widziało z tej całej bitwy o Reach, która była dużo większa. Też szkoda, że nie pokazali innych Spartan, bo tam też był John 117, Master Chief, Linda, Blue Team cały. To tam było masa, gigantyczna armia UNSC i Spartanie, dwójki, trójki, a tutaj to jeśli się nic więcej nie czytało, tylko grało się w to, to ma się wrażenie, że na Reach był tylko Noble Team i nic więcej. Dlatego to był taki spin-off i mieli ograniczenia, więc trzeba iść na kompromis. Ale minusem, jako gra wygląda ładnie, pięknie, nawet po tych 10 latach. Muzyka jest super, ale to jest Marty O'Donnell, czyli twórca muzyki Halo od samego początku, więc on nigdy nie zawiódł. A jeśli chodzi o minusy, to tak, śmierci członków Noble Teamu są smutne, ale może przez to, że gra była dosyć krótka i nie mieliśmy z nimi jakiegoś dużego kontaktu i czasu, żeby nawiązać z nimi więź, więc te śmierci nie bolały aż tak bardzo, jakby bolały, gdybyśmy spędzili z nimi więcej czasu. Bo wiadomo, im dłużej się poznaje, czy to postać, czy kogoś, tym bardziej nawiązuje się więź i później ta utrata boli bardziej. Dlatego jakby ta część emocjonalna
chciałabym, żeby była większa, żeby to bardziej uderzyło i zabolało. Ale nie mam... Jako... To nadal jest mimo wszystko super zrobione. Nie mam się... Nie mogę się do niczego doczepić. Ja... Nie bez powodu. To są moje ulubione gry, do których wracam i będę wracać. Dlatego... No cóż, żeby nie przedłużać, to naprawdę dziękuję Wam bardzo jeszcze raz za uwagę, za obejrzenie i naprawdę mam nadzieję, że spodobało się Wam to. I teraz, no cóż, to mogę nie powiedzieć, że zapraszam Was niedługo na kontynuację Halo maratonu Zagrajmy w Halo Combat Evolved, na której nie będzie trzeba czekać cały rok kolejny, tylko pojawi się już bardzo niedługo. Ale to tak jak mówię, to zajmuje dużo czasu robienie tych napisów, a Halo Master Chief, Halo Combat Evolved jest dla mnie bardzo, tym jeszcze ważniejsze, ponieważ ja z tym dorastałam, grałam jako dziecko i to jest ze mną od samego początku, więc, a tam jest jeszcze więcej napisów, ponieważ cała gra jest... Tam są wszędzie napisy, nawet w gameplayu, a ja bym chciała to zrobić dokładnie i chciałam to wszystko spolszczyć, więc to trochę będzie trwać dłużej. Mam nadzieję, że uwinę się z tym dosyć szybko i to będzie wychodzić też w miarę regularnie. Tak więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam Was na kolejne Halo. Mam nadzieję, że do zobaczenia tam. To bye bye.